Zachodniopomorska biblioteka cyfrowa Kurier Szczeciński, 23-24 czerwca 1946 roku niedziela poniedziałek. Akcja Siewna na Pomorzu Zachodnim w cyfrach Sadzeniaki otrzymaliśmy przeważnie z centralnych województw Polski bo aż 100 tysięcy. Poważną pomoc okazała nam znów Wielkopolska, przysyłając ponad 4000 tysiące ton sadzeniaków. Od Armii Czerwonej otrzymaliśmy 3000 tysiące, a z terenu Niemiec około pięciu tysięcy ton. Niestety te ostatnie okazały się w większej części zepsute i nie nadające się do sadzenia. Największą pozycję w tym zestawieniu stanowi 50 tysięcy sadzeniaków zakupionych na wolnym rynku. Uwzględniając nawet stały napływ ludności na teren województwa szczecińskiego, należy przypuszczać, że ziemniaków nam nie zabraknie. Polskie łososie dla Niemców? To ich sprawa i Duńczyków. Nam nic do tego. Natomiast interesuje nas bardzo, skąd te ryby. Bo oto właśnie teraz ostatnio rybacy duńscy przyjechali łowić ryby do Polski, gdzieś z Bornholmu. Może się nawet wśród nich zaplątał i po niektórych Niemiec. Przyjechali specjalnie na łososie, które sobie upodobały polskie wody. My łososi nie jadamy. Ani chłop, ani robotnik, nie mówiąc już o urzędnikach, nie mogą płacić po 500 zł za kilogram łososia. Łososie w Polsce są tylko dla szabrowników i złodziei, więc niech je ktoś łowi. Nie mamy też kutrów. Gdyby Polsce przydzielono z po niemieckiej i włoskiej floty oraz flotylli rybackiej należyte odszkodowanie w postaci także kutrów rybackich, wtedy sami łowilibyśmy nasze łososie. Wtedy nie wywozilibyśmy przetworów owocowych za granicę dla kupienia ryb. Nasze dzieci, nasza młodzież miałaby jabłka i cukier ten co to krzepi i mielibyśmy ryb tyle, że musiałyby stanieć. Już wkrótce Szczecin otrzyma piękny gmach. Od paru tygodni prowadzone są intensywne prace nad odbudową zrujnowanego budynku na rogu Alei Niepodległości i ulicy Leduchowskiego. Wnętrze budynku było dokładnie wyszabrowane, tak też cały remont musiał być przeprowadzony gruntownie. Również fasada gmachu przedstawiała się w opłakanym stanie wskutek bliskiego wybuchu bomby. Cały lokal przeznaczony jest na restaurację i kawiarnię wraz z dancingiem. W pokojach mieszkalnych zamieszkują stali pracownicy. Odbudowę budynku podjęła inicjatywa prywatna w osobach właścicieli warszawskich zakładów gastronomicznych zjednoczonych współdzielni Balti Palace. Taką też nazwę nosić będzie przyszła restauracja i kawiarnia. Jutro wynoszą śmiecie następujące ulice Małkowskiego, królowej Jadwigi, Bogusława.